Ayúdenme. Pomóżcie mi. Ayúdenme, por favor. Pomocy. Co tam? Widzę, że przeszedłeś chrzest. Pobili mnie i ledwo się ruszam. Spuścili ci niezłe manto, ale wolę stąd iść. Nie chcę spotkać Tia. Jeszcze i mnie się oberwie. Pomóżcie mi. Ayúdenme, por favor. Pomocy. Co tam? Widzę, że przeszedłeś chrzest. Pobili mnie i ledwo się ruszam. Spuścili ci niezłe manto, ale wolę stąd iść. Nie chcę spotkać Tia. Jeszcze i mnie się oberwie. Jeśli nie powstrzymamy Pabla, ciebie też zabiję, kiedy nie będziesz mu więcej potrzebna. Chyba nie chcesz umrzeć. Nie, ale nie chcę nikogo zabijać. Musimy się tylko postarać, żeby go zamknęli. Jak? Doprowadzimy go do szaleństwa. Powiem ci dokładnie, co masz robić. Dobrze. Miałam szczęście, że pana tutaj znalazłam. Naprawdę nic mu nie jest? To dziwna reakcja, ale zdarza się. Dziwna. Muszę już iść. Dziękuję. Z czego się śmiejesz? To był weterynarz, ale udało się. Czy przypominam konia? Nie. Proszę, żebyś nikomu o tym nie mówiła. To nic złego, że w ciąży masz mdłości i zawroty głowy. Zaraziłaś mnie swoją ciążą. To nasza ciąża. Tak lepiej. Mam ochotę na loda. To sobie kup, ten jest mój. Teraz już idę. Wychodzisz tak od 10 minut, kręcąc się w kółko. Jestem zdenerwowany, to mój pierwszy dzień pracy w Juvenil. Uspokój się. Jak się masz, królewno?
Do zobaczenia. Papa. Co się stało? Dlaczego nie przyszłaś wcześniej? Gdzie Marta? Muszę ci o niej coś powiedzieć. Spotyka się z kimś innym? Oby tak było. Ukradła wszystkie moje pieniądze. Zabrała pieniądze z akcji? Nawet nie mogę zapłacić za hotel. Nie wydadzą mi rzeczy, jeśli nie ureguluję rachunku. Powinnaś porozmawiać z Alexisem. Musi ci pomóc, to jego obowiązek. Dał mi trochę pieniędzy, ale to za mało. Ja nie mam ani grosza. Poproś o pomoc Mercedes. Przecież wyrzuciła mnie z domu. Poza tym, Perła spadła ze schodów i ciotka podejrzewa, że to moja sprawka. Miałaś z tym coś wspólnego? Dobrze, pani Mercedes. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Nawet moja córka. Oczywiście. To zostanie tylko między nami i dzieckiem. Pójdę już, bo nie mogę wychodzić bez pozwolenia. Tonia! To małpa. Dokąd to? Lepiej powiedz, kto wchodził do mojego pokoju i ruszał moje rzeczy. Proszę mnie puścić. Przyznaj się, to twoja sprawka. Po pierwsze, proszę tak do mnie nie mówić. A po drugie, nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą. Do widzenia. Ale jesteś głupia. Marta poradziła mi, żebym tak zrobiła, a ja posłuchałam. Cześć. Myśleliście, że nie przyjdę? Co się stało? Lepiej nie mówić. Pójdę już. Zostanie z tobą przykładny synek. Co ją ugryzło? Jest zła na cały świat, bo matka zabrała jej wszystkie pieniądze. Tak, wiem. Niestety nie mogę jej pomóc. Teraz przyszedłem do ciebie. Jak się czujesz? Wystarczy spojrzeć. To jakiś koszmar. Pomóż mi stąd wyjść. Chciałbym, ale nie mogę. Zabiłeś 3 osoby. Musi być jakiś sposób. Znajdź dobrego adwokata, takiego, który ma odpowiednie kontakty. To kosztowałoby fortunę, nie warto. Twoja sprawa jest z góry przegrana. Mam pieniądze, nie martw się. Dużo? Tak, na koncie w banku szwajcarskim. Pamiętaj, że za pieniądze możesz mieć wszystko. Niestety tak nie jest. Więc lepiej o mnie zapomnij. Przepraszam, może to nieodpowiedni moment, ale widzę, że potrzebna panu pomoc. Jestem adwokatem Alejandro Fonseca. Nienawidzę wszystkich, którzy wchodzą do mojego pokoju. Nienawidzę Toni, babci, siebie i całego świata. Odio al maldito mundo entero. Piénsalo, Jasmine. Widziałam, jak płakałaś. Zakupy nie poprawiły twojego nastroju. Nie bądź głupia. Jeśli go kochasz, poszukaj go.
Gdzie jest Matilda i dziecko? Nie wiem, pewnie w pokoju pana Roberta. Mamy nie spuszczać dziecka z oka. Tak, trzeba go pilnować. Nie, Junior wyszedł rano. Nie ma go w biurze? To dziwne. Pewnie wyłączył komórkę. Zapytam panią Patricję. Poczekaj. Musimy złapać taksówkę, wtedy zdążymy. Widziałeś kto to? Kto? Ten aniołek pracuje w domu Octavia. Trzyma dziecko tej baby, która dwa razy nam się wymknęła. Nawet mi o niej nie przypominaj. Mam pewien pomysł. Może zabierzemy tego smarkacza? Nie tak umawialiśmy się z Tio. Chcesz go zdenerwować? Nie musisz nikomu o tym mówić. Oczywiście. To twój pomysł. Pośpiesz się, bo nam ucieknie. Podnieś się, nie zdążymy. Lepiej się czujesz? Szczególnie lód mi pomógł. Już późno, wracajmy. Enrique pewnie na nas czeka. Masz czekoladowe wąsy. To przez ciebie. Chyba przez lody. Pani Patricia nie wie, czy Junior gdzieś jeszcze pojechał. Dobrze, zawiadomię cię. Co za taksówkarz? Widziałeś, ile wziął? Jechaliśmy taksówką po raz ostatni. Następnym razem wymyślimy coś innego. Matilde, otwórz. Matilde, abrime. Matilde, co się stało? Idę odwiedzić Octavia, ale chciałam najpierw zobaczyć małego. Więc otwórz drzwi. Są zamknięte na klucz. Jak to? To niemożliwe. Matilde nigdy nie zamyka drzwi na klucz. Co się stało? Śpisz czy umarłaś? Na dodatek zamknęłaś drzwi. To nie ja. Może zapomniałaś. Uspokój się, kochanie. Nie możesz się denerwować. Szczególnie, że nie ma powodu. To był przypadek, prawda? Tak, i nigdy się już nie powtórzy. Znalazłaś sobie doskonałych adwokatów, ciocię i mojego męża. Senor Fantini. Nie chcę pana oszukiwać. Tej sprawy nie można wygrać. Wiem, że nie jestem niewiniątkiem, ale nie wytrzymam tutaj. Błagam, niech mnie pan stąd wyciągnie. Nic nie mogę panu zagwarantować, ale jestem profesjonalistą. Proszę zrobić wszystko, co się da. Ma pan moje pełnomocnictwa, ale błagam, proszę mnie stąd wyciągnąć. Jeśli ktoś będzie o mnie pytał, powiedz, że wyszłam. Dokąd idziesz? Wychodzę. Na zakupy? Tak, to zapłata za to, że jeszcze wytrzymuję w tym domu. Mylisz się. To twoja cena. Ale zanim wyjdziesz, masz przeprosić Tonię. Nie wystarczy, że mnie poniżasz? Nie mam zamiaru zniżać się do poziomu tej małpy. Za kogo ty się uważasz? Jesteś taka sama jak ona. Obudź się wreszcie. Najpierw byłaś służącą w Juvenil, teraz tutaj. Przeproś ją. Nie było aż tak źle, tylko na mnie krzyczała. Siedź cicho. Najpierw się skarżysz, a teraz wycofujesz? Przeproś ją. Wybacz mi, Toniu, nie będę już na ciebie krzyczeć.
Przepraszam. Disculpami. O czym myślisz? O mamie. Ostatni raz widziałam ją przed wypadkiem. A ja prawie zapomniałem, że ona istnieje. Myślisz, że ona mnie kocha, chociaż trochę? Nie wiem, co powiedzieć. Przez chwilę wydawało mi się, że między wami jakoś się ułoży. Czasami przychodziła mnie przykryć i pogłaskać, kiedy spała. Myślałam, że to sen, bo czułam jej wzrok, a przecież jest niewidoma. Kto wie, co ją tak zmieniło? Może to przeze mnie tak zgorzkniała? Wszystko zmieniło się od czasu jej śpiączki. Przyszła Perła. Niech sobie idzie, mam dosyć jej hipokryzji. Dlaczego tak mówisz, mamo? Nie chcę o tobie słyszeć i nie mów do mnie, mamo. Przestań. Mówiłem ci, żebyś jej tak nie traktowała. To niech stąd wyjdzie, nie rozumiecie? Nie chcę jej i nigdy jej nie chciałam. Wyrządziłam ci jakąś krzywdę? Czemu mnie nienawidzisz? Przez ciebie musiałam rozstać się z Cezarem, a Enrique ciągle mnie poniżał. Kocham cię, mamo. Nie dotykaj mnie, hipokrytko. Powinnaś była mnie przeprosić, ale nie zrobiłaś tego. A teraz, kiedy oślepłam, udajesz ofiarę. Nie płacz. To nie to samo, ale teraz masz mnie i nasze dzieci. Kocham cię. Tak, to nie to samo, bo wy jesteście dla mnie najwspanialszym prezentem od życia. Ja uciekłem z farmy, miałem dosyć roboty. Nigdy nie byłem w takim miejscu, kiedy zacząłem pić. Straciłem przyjaciół i rodzinę. Zawsze lubiłem sobie wypić, taki już jestem. Brachu. Chyba się rozchorował, uciekajmy. Tak, bo jeszcze nas o coś oskarżą. Czy dobrze się dodzwoniłem? Chciałem zgłosić bezdomnego, leży na ulicy. Nie znam go, to jakiś pijak. Nie wiem, czy jeszcze żyje. Kto kogo kąpie? Jeszcze się denerwuje. Jest taki mały. Tak się nim cieszysz, że sama mam ochotę mieć dziecko. Świetny pomysł. Byłoby wspaniale, gdybyś teraz ty zaszła w ciążę. Nie rozmawiałam o tym z juniorem. Nie musisz. Zajdź w ciążę, zrobisz mu niespodziankę. Nie mogę sama podejmować takiej ważnej decyzji. Przecież to twoje ciało, ale dziecko jest wspólne. Junior ma prawo zdecydować, kiedy chce być ojcem. Masz rację, ale ja niczego nie żałuję. Chociaż gdybym to najpierw przemyślała, uniknęłabym wielu kłopotów. Jak się miewa cała rodzinka? Cześć, kochanie. Jak tam mały? Zobacz, co ci przyniosłem. Jak minął pierwszy dzień w pracy? Doskonale. Wszyscy byli zaskoczeni, bo świetnie radzę sobie w interesach. To dzięki juniorowi. Gdzie on jest? Pewnie na spotkaniu z klientem. Widzisz, jak spokojnie o tym mówi? A ty robisz awanturę o 20 minut spóźnienia. No, señora.
Pan Fantini nie chce pani widzieć. Pan mnie nie zrozumiał. Nazywam się Otilia Santiago i jestem jego matką. Przykro mi, ale on nie przyjdzie. Powiedział mu pan, że to jego matka? Tak, ale on nie chce pani widzieć. Co słychać w wielkim świecie? Jak się masz? Dobrze, siadaj. Miło cię widzieć. Mnie też. Dlatego jestem. Nie było kłopotów? Boisz się, że jednak Ujuj coś wypaplał? Po co tyle krzyku? Po prostu uważaj i tyle. Nie ma sprawy. Co nowego? Słuchaj uważnie. Musicie sprawdzić nowego więźnia. Nazywa się Octavio Fantini. Jakie nazwisko? Radzisz nam uważać? To nazwisko nic nie znaczy, ale mam przeczucie, że facet ma forsę. Teraz rozumiem. Przypływ gotówki. Wiesz, co robić. Szykuje się nam niezły interes, warto skorzystać. Niech inni będą gotowi. Jasne. Papierosa? Czemu nie? Dziewczyny o mnie nie pytały? Płaczą za tobą. Tak pusto przy stole. Patricia umówiła się ze znajomymi. Otilia poszła odwiedzić Octavia, a Indra... Powie co z juniorem. Pewnie jest na spotkaniu z jakimś klientem. I sprzedaje mu całoroczną produkcję Madame Belle. Chyba nie będzie miał tyle szczęścia. Kochanie, co się stało, że zjawiła się u nas taka żmija? Nie przeszkadzają mi twoje uwagi, bo wiem, że to z zazdrości o mój związek z Robertem. Był szalony, prawda? Nie słuchaj jej, nawet nie pamiętam, o czym mówi. Jak się nazywasz? Dosyć, nie przyszłam się kłócić. Lepiej uważajcie. Nie chcę was nachodzić, ale mam kłopoty i nie mam do kogo się zwrócić. O co chodzi? A jak myślisz? O pieniądze. Mama ukradła jej wszystko, co dostała za akcję Juvenil. Niemożliwe. Zabrała wszystko, co do grosza. Nie mogę nawet odzyskać swoich rzeczy z hotelu. Trafił swój na swego. Nie przyszłam słuchać, jak mnie obrażasz. Chciałam prosić o pomoc. Dobrze, ale robię to tylko dla Perły. Pójdę po książeczkę czekową. Roberto. Może jednak masz gotówkę. Wiesz, jak szybko zamykają banki. Nie martw się, Pablo, będę przy tobie. Może gdzieś wyjdziemy? Dzisiaj. Kiedy wrócisz? Dobrze, poproszę o pozwolenie. Albo się wymknę. Do jutra. Widzę, że kiedy nie śpisz, rozmawiasz przez telefon. Ja... Mam do ciebie prośbę. Linia musi być wolna, ponieważ nikt nie będzie mógł się do nas dodzwonić. Nie możesz ciągle rozmawiać przez telefon. Ay, Matilde. Jak on się nazywa? Pablo? No,
Paolo, jego dziadek jest Włochem. Ale mnie przestraszył. Co będziesz teraz robić? Myślałam o znalezieniu jakiejś pracy, ale nie ma nic ciekawego. Może dlatego, że nic nie potrafisz. Alexis. Wybacz, ale nie mam takiej sumy w gotówce. Mam nadzieję, że czek wystarczy. Pójdę już i życzę smacznego. Indra, musisz zacząć się przyzwyczajać do nieobecności juniora. To okropny kobieciarz. Nie słuchaj jej, jest złośliwa i podła. I dobrze was zna. Kocha, nie kocha. Me quiere, no me quiere. Rogelio, dlaczego nie przyjdziesz do mnie jak Romeo i nie obsypiesz pocałunkami? Bo kiedy próbuję cię pocałować, uciekasz. Dlaczego nie przychodziłeś? Myślałem, że nie chcesz mnie widzieć. Po ostatniej awanturze? Twoim obowiązkiem jest chodzić za mną na kolanach. A więc jestem i padam do stóp. Zrobię wszystko, co zechcesz. Chodź ze mną wyrzucić śmieci. Mam sporo pracy. Mówiłem raczej o miłości i o poezji. Dzień dobry. Podać obiad? Dziękuję, nie jestem głodna. Musi pani jeść, bo się rozchoruje. Po co żyć, skoro własny syn mnie nienawidzi? Może powinna pani poczekać, aż się z tym pogodzi. Pewnie nie jest mu łatwo. Możliwe. Tylko dlaczego ci o tym opowiadam? Chodzi o to, że jestem służącą? Nie. Najważniejsze jest to, co nosisz w sobie, a nie to, czym się zajmujesz. Ja to zrozumiałam. To dlaczego tak pani do mnie mówi? Nie mam prawa zatruwać ci życia. Cieszę się, że ma pani do mnie zaufanie. Nikomu nie zdradzę, o czym rozmawiałyśmy. Dziękuję. Gdyby ktoś pytał, idę do siebie odpocząć. Spokojnie. Pan się poci. Jeszcze niedawno wchodziłem przez tamte drzwi, a teraz przychodzę w odwiedziny. Życie jest pełne zakrętów. Roberto, jak się masz? Sam wiesz, jak tutaj jest. To prawda. Poznaj mojego adwokata, pana Sarabię. Miło mi, do usług. Mam nadzieję, że to ja będę mógł jakoś pomóc. Na prośbę pana Valderramy zajmę się pana sprawą i spróbuję pana stąd wydostać. Co ty na to? Adwokat dużo kosztuje, a ja nie mam nawet na trumnę. To już pozostaw mnie. O nic się nie martw. Zrobię to, co obiecałem. Siadaj. Dziękuję, Roberto. Musicie wszystko dokładnie omówić, a ja się śpieszę. Pozdrów ode mnie resztę kumpli. To dla was. Roberto. Podzielcie się między sobą. Porozmawiamy chwilę. Lepiej się czujesz? O czym mówisz? O zawrotach głowy i mdłościach. A może masz ochotę szydełkować?
To twoja zachcianka. Widziałam w sklepie śliczne ubranka. Wtedy nie będę musiała ubierać dziecka w swoje wyroby. Tak źle ci to wychodzi? Kochanie, powiedz tacie, że nigdy nie ubrałam cię w nic, co sama zrobiłam. To niewybaczalne. Moja cudowna żona nie gotuje i nie szydełkuje, niczego nie umie. Ach tak. Mam ci pokazać? Teraz? Zaniosę dziecko i zaraz wracam. Wiesz, że cię kocham? A ja ciebie. Bardzo. Najbardziej. Jak bardzo? Proszę. Możemy chwilę porozmawiać? Nie chciałam, żeby pani Mercedes tak panią potraktowała. Ona zawsze znajdzie pretekst, żeby mnie poniżyć. Tym razem wykorzystała do tego mnie. Jak możesz z nią wytrzymywać? Miałeś wyjść za mąż. To prawda, ale żal mi pani Mercedes. Jest dla mnie jedyną rodziną. Niezły wybór. Nie zawsze tak było. Dawniej pani Mercedes nie była taka zgorzkniała. Zazdroszczę ci. Mnie? Czego? Jesteś szczęśliwa. Nigdy nie miałaś pieniędzy, ale nie dbasz o to. Babcia źle cię traktuje, a ty zawsze znajdziesz w niej coś dobrego. Najbardziej zazdroszczę ci mężczyznę, który bardzo cię kocha. To prawda. Rogelio mnie kocha, chociaż taka ze mnie małpa. Wybacz mi, nie chciałam tak cię nazwać. Nie ma o czym mówić. Nie czepiajmy się słów. Como yo no sé leer, ni en los letreros me fijo. Pójdę już. Así que, con su compromiso. Indra, ¿qué haces aquí? Co tu robisz? Coś się stało, Alberto. Nie bądź taką pesymistką. Przez cały dzień ani razu się nie odezwał. Coś się stało. Czuję to. Tak? Tak, to tutaj. Co? Gdzie? I już tam jedziemy. To Junior miał wypadek. Nie żyje? Nie, jest w ciężkim stanie, ale Maria umarła. Zawiadom resztę. Kto dzwonił? Roberto. Co się stało? Junior miał wypadek. Gdzie jest? Jedziemy tam. Spokojnie, jest w szpitalu. Żyje? Tak, ale jest w ciężkim stanie. Szkoda czasu. Indra już wie? Tak.
Pojadę pierwszy. Powiedz wszystkim, co się stało. Zabiorę Indrę. Zaraz się ubiorę i przyjadę do was. Pośpiesz się. Zamierzasz tak stać? Czy Roberto i ja już nigdy nie zaznamy spokoju? Taki twój los, więc rób, co do ciebie należy. Rusz się wreszcie. Roberto przyniósł dla nas pieniądze, prosił, żeby was pozdrowić. Każdy coś dostanie. Porządny chłop. Nie zapomina o starych kumplach. Poznał mnie z adwokatem, który spróbuje mnie stąd wyciągnąć. Ty to masz szczęście. Roberto dotrzymuje słowa. Tylko nic nikomu nie mówcie, bo Tio będzie szukał zaczepki, żeby tylko mnie tu zatrzymać. Nikt się nie dowie, spokojna głowa. Felipe. Późno zdałam sobie sprawę, że cię kocham, ale chciałabym wszystko naprawić. Gdzie jesteś? Odezwij się. Diga. Tak. Felipe? Felipe? Gdzie jesteś? Pomóż mi, właśnie uciekłem z przytułku. Z przytułku? Zawieźli mnie tam ciężarówką, do której zbierają biedaków. Pomóż mi. Gdzie jesteś? Przyjadę po ciebie. Zrobiłam herbatkę na uspokojenie. Dziękuję, postaw to. Perła tak dawno pojechała, a wciąż nie dzwoni. Zadzwonię do szpitala. Mówią tylko, że jest w ciężkim stanie. A jeśli Junior umrze? Nawet tak nie mów. To już za dużo jak dla naszej rodziny. Może powinniśmy zacząć składać ofiary, żeby było lepiej. Przestań, pożartujesz kiedy indziej. Kochanie, nie zaczynaj. Przestańcie się kłócić. To, co się dzieje, wam nie wystarczy? Gdzie on jest? Na intensywnej terapii. Dowiedziałeś się czegoś? Lekarze mówią, że jest w ciężkim stanie. To było silne uderzenie, teraz jest operowany. Jak do tego doszło? Nie wiemy. Kiedy Junior odzyska przytomność, musi złożyć zeznanie. Po co? Dopóki nie zostaną wyjaśnione okoliczności wypadku, Junior jest odpowiedzialny za śmierć Marii. Jasmine, to ty. Tak. Przyszłam po ciebie, bo cię kocham. Boję się. Nie chcę umrzeć w przytułku. Nic ci nie będzie. Zajmę się tobą. Ja też cię kocham. Już wkrótce będziemy szczęśliwi. Możesz tak mówić, bo masz wszystko. Przystojnego męża, synka jak aniołek i pieniądze. Ale niedługo pieniążki zmienią właścicielkę. To co ci one? Przecież twój mąż jest bogaty. Są przepiękne. Jedyną przeszkodą jesteś ty, Pablo.
Ale zajmę się tobą. I to jak najszybciej. Czego chcę od Perły? Powiedział, że ją ukatrupi. Co? Załatwi ją, zabije. Wiesz coś jeszcze? Stwierdził, że skoro pan Octavio siedzi za zabicie Eugenii, on załatwi mnie za gadulstwo. I że przez cały czas obserwuje Perłę i dziecko. Musisz mi pomóc, Matilde. Jestem ślepa i nie potrafię ochronić nawet własnej córki. Pablo. Nie, Eugenio, błagam. Zostaw mnie w spokoju. Nie dotykaj mnie. Zabierz te ręce. Pablo, obudź się. Eugenia. Eugenia. Tak. To ja. Przyszłam po ciebie. Eugenia. Bardzo się zmieniłaś. Estás muy cambiada, Eugenia. 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 Gdzie jesteś? Nie chowaj się, Eugenio. Gdzie jesteś? Dlaczego chcesz mnie zabrać? Zamknij się, bo wsadzą cię w kaftan, wariacie. Dlaczego mi to robisz? Gasparin się zdziwi, kiedy mu powiem, że ta panienka Roberta wyszła z domu Octavia. Pewnie są krewnymi. Jak nic mają kupę szmalu. Zielonego. 10 patyków? Więcej. Wejdź, nie pokazujmy się na ulicy. Ale zakazane mordy. Jesteś zazdrosny, bo na mnie spojrzeli, prawda? Jak w tej piosence, wszyscy mnie zagadują. Nie bój się, jestem przy tobie. Sam się dziwię, że jeszcze żyję. Kiedyś też tak myślałem. Nie jesteśmy potworami. Zbłądziliśmy, ale odnajdziemy naszą drogę. Jaką? Poznaliśmy tylko smak samotności i porzucenia. Don Enrique mnie chronił. To był dobry człowiek. Prawda. Ale później zostawił mnie na pastwę tej staruchy, która ciągle szukała okazji, żeby mnie poniżyć. A byłem jeszcze dzieckiem.
Nasze losy są podobne. Może to nas do siebie zbliżyło. I może dlatego cię kocham. Zobaczysz, że... Pomóżcie mi. Ayúdenme, por favor. Pomocy. Co tam? Widzę, że przeszedłeś chrzest. Pobili mnie i ledwo się ruszam. Spuścili ci niezłe manto, ale wolę stąd iść. Nie chcę spotkać Tia. Jeszcze i mnie się oberwie.